poniedziałek 29 maja dzierżoniowscy radni ocenili wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Była to bardzo ważna sesja ze względu na udzielenie absolutorium dla burmistrza Dzierżoniowa. Pierwsza część, część robocza, była bardzo ważna dla lokalnego samorządu, ponieważ rada bardzo pozytywnie oceniła wykonanie budżetu miasta za 2016 rok i jednogłośnie udzieliła burmistrzowi miasta absolutorium. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Pierwsza część dzisiejszej sesji jest za nami, bardzo ważna dla mnie osobiście z tego względu, że Rada przyjmowała absolutorium dla burmistrza za wykonanie budżetu w roku 2016. Bardzo się cieszę, że radni pozytywnie moje sprawozdanie przyjęli i generalnie całą pracę w roku 2016. Nie jest to tylko i wyłącznie moja zasługa, bo tak jak mówiłem na sesji, jest to zasługa moich współpracowników, zastępców, pani sekretarz, pani skarbnik, wszystkich kierowników, naczelników wydziałów, pracowników Urzędu Miasta i dyrektorów i pracowników jednostek podległych, bo każdy z nich włożył dużo pracy w to, żeby właśnie rok 2016 prawidłowo przepracować. No i teraz przy podsumowaniu zebrać informacje, materiały. Także bardzo serdecznie dziękuję. Była to też wyjątkowa sesja ze względu na jubileusz 10-lecia współpracy z Kluczborkiem i uroczystym nadaniem tytułu honorowego obywatela Dzierżoniowa, który otrzymał Tadeusz Nestorowicz. Dziękuję Panu Bogu, że żyję, że jestem, bo tak jak Pan czytał, był taki moment w życiu, że 9 miesięcy na Wojskiem Górskim byłem, ale tamto już przeszło. Dziękuję za każdy dzień, że jestem, że mogę grać i dziękuję za to bardzo. Zacznę od tego, że to moje rodzinne miasto, tutaj się wszystko zaczęło. Zawdzięczam wszystko rodzicom. Dziękuję Panu Bogu, że mogę dla Wrocławia grać, ale serce moje, to jak Brzeziński powiedział, jestem Amerykaninem, jestem wrocławianinem, ale serce moje czuje się cały czas, że jestem z Dzierżoniowa, bo tu się wszystko zaczęło. Kocham to miasto i zapraszam kiedykolwiek na koncert. Dziękuję ślicznie. Wręczono również medal za zasługi dla Dzierżoniowa Jarosławowi Kielarowi, burmistrzowi Kluczborka. Współpraca, która owocuje wieloma wymianami. Dotyczy to zarówno młodzieży, jak i środowisk emeryckich, no i oczywiście także spraw związanych z urzędem, sportem, kulturą, czyli różnorodność współpracy, która daje efekty, bo myślę, że w każdym z samorządów dzieje się wiele rzeczy ciekawych, których można przenosić z jednego miejsca do drugiego. Ale wiemy, że tutaj w tym partnerstwie połączyła nas nazwa księdza Dzierżona, czyli osoby, którą uznaje się na ziemi kluczborskiej jako osobę najbardziej znamienitą, która stworzyła partenogenezę, która stworzyła wiele dzieł związanych z pszczelarstwem, a nazwa Dzierżoniów podchodzi od jego nazwiska. Spotykamy się rokrocznie na obchodach rocznicy jego śmierci, ale to jest tylko, można powiedzieć, symbol. Życie i to, co się dzieje w teraźniejszości, jest najważniejsze i cieszę się, że to nie jest partnerstwo tylko na papierze, ale żywe partnerstwo, bo tych dowodów jest wiele. Podczas poniedziałkowej sesji podjęto również szereg uchwał dotyczących choćby planów zagospodarowania przestrzennego, zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej Dzierżoniowa. Interpelacje i zapytania radnych zakończyły majową sesję Dzierżoniowa.